90 lat temu piłkarz ŁKS-u Wawrzyniec Cyl zadebiutował w reprezentacji Polski. Z okazji tej wyjątkowej rocznicy wyróżnieni zostali też inni legendarni gracze. Mirosław Bulzacki, Marek Dziuba, Ryszard Polak, Piotr Soczyński, Jacek Ziober i Jan Tomaszewski. A obecni piłkarze ŁKS-u, którzy dopiero marzą o grze w narodowych barwach, pewnie pokonali w meczu 9. kolejki 4. ligi Włókniarza Zelów 4-1. Pierwszy do bramki gości trafił już w 10. minucie spotkania Adam Patora. Napastnik wykorzystał podanie Adriana Filipiaka, dopisując tym samym do swojego dorobku 6. gola w tej rundzie. Bramki cieszą, fajnie, że otworzyłem ten wynik, natomiast ze swojej gry nie jestem do końca zadowolony. Mam nadzieję, że w naszym meczu pójdzie mi lepiej. Na 2-0 w 26. minucie podwyższył Szymon Salski, który tradycyjnie już strzelił bramkę głową po idealnym zagraniu Adriana Kasztelana. Trzeci gol padł raptem 8 minut później. Patryka Wolskiego pokonał tym razem Radosław Jurkowski. No, strzelamy dużo goli. Myślę, że robimy wszystko to, czego trener od nas wymaga. Było parę wpadek. Ta wpadka trafiła się już na początku drugiej połowy, gdy Kamila Woźniaka pokonał Piotr Boczkiewicz. Była to druga bramka stracona przez ŁKS w tym sezonie. 8 minut przed końcem spotkania na 4-1 podwyższył Szymon Salski, popisując się swoim klasycznym zagraniem. Pierwsza połówka, tak jak do niczego się, myślę, że nie można zaczepić. Trener nie powinien mieć do nas pretensji, aczkolwiek na drugą połowę wychodzimy i nie wiem, co się dzieje. No i wychodzimy, nie wiem, jakby wydaje się, że wychodzimy skoncentrowani na maksa i odpuszczamy. Nie wiem, czy to siedzi nam w głowie, czy co. W ogóle nie realizujemy założeń taktycznych trenera. Nie wiem, co się dzieje. No dobrze, że to się tak skończyło, jak się skończyło. 3-0 powoduje, że następuje rozprężenie, że ten wynik jest dosyć wygodny. Przeciwnik zdobył bramkę na 3-1, próbował dalszych swoich ataków, być może zdobyć następną bramkę na bliski kontakt, nie udało się. Zdobyliśmy po następnym fragmencie gry. Szymek Starski zdobywa bramkę 4-1. Myślę, zwycięstwo jak najbardziej zasłużone. Mam młodą drużynę, no jednak ten stadion, publiczność, to wszystko, no nie ukrywam, że zrobiło na nich duże wrażenie i no kilka osób zawiodło w tej drużynie, natomiast... No tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wyciągną z tego doświadczenia jak najwięcej dla siebie i kiedyś myślę, że zaprocentuje to. W środę ŁKS zagra w Działoszynie z Wartą. Mecz będzie rozegrany bez udziału kibiców łódzkiej drużyny.